Cześć kochani, z tej strony Jacuś, a dzisiaj wam pokażę, w jaki sposób wymienić pojedynczy uszkodzony klawisz klawiatury bez konieczności wyjmowania jej i wymiany wszystkich klawiszy. Jak widzicie, w moim wypadku niestety uszkodził mi się Enter, a więc wchodzimy na Allegro i szukamy takiego pojedynczego klawisza. Zazwyczaj chodzą one po symbolicznych kwotach. Zamawiamy sobie taki jeden klawisz, czekamy aż przyjdzie i teraz przejdźmy do montażu. Przejdźmy do demontażu naszego Entera za pomocą właśnie takiej oto kostki. W moim wypadku jest pokruszony, więc widzicie jak to wygląda. Nie za ciekawie. Usuwamy pozostałości naszego klawisza i możemy zakładać nasz. Lecz jak dobrze widzimy, musimy wpierw wsunąć pozostałości sprężynek z poprzedniego, ponieważ one są już troszeczkę wyjechane, a te są świeże. Dobra, już chwyciła. Sprawdzamy, podnosi się. Dobra, ten zatrzask się troszeczkę bardziej odgiął przy wyjmowaniu, bo widzieliście, że to mi szło troszeczkę ciężej. Teraz druga. Najpierw przód, czyli większa część naszego zatrzasku, nie sprężynki. I ładnie nasz. Teraz z kolei klawisz z naszymi już gotowymi sprężynkami możemy założyć. Zatrzaski zaciskamy na przodzie i tyle. I cieszymy się działającym Enterem.